pierwszy raz. Skąd wiedzieć, kiedy jest odpowiedni moment na ten pierwszy raz? Gotowość do rozpoczęcia życia seksualnego jest tak naprawdę bardzo trudnym elementem do określenia. Po pierwsze, często dzieje się to w młodym wieku, to znaczy wtedy, kiedy w ogóle ciało z założenia zachowuje się bardzo różnorodnie. I bardzo często jest tak, że na niektóre zmiany nie jesteśmy przygotowani, przygotowane. I teraz, jeżeli to ciało się zaczyna zmieniać, to tym bardziej trudno jest podjąć w ogóle nową aktywność w postaci kontaktu seksualnego. Bo być może będzie tak, że ja jeszcze nie wiem dokładnie, jak reaguje moje ciało. Być może będzie tak, że ono może dawać mi naprawdę różne, czasami sprzeczne sygnały. Czasami pewne rzeczy mogą wydawać mi się nienormalne, dziwne. Więc ten kontakt seksualny, ta inicjacja seksualna, a najlepiej debiut seksualny, to jest ten moment, w którym faktycznie mam przede wszystkim spokój, że chcę i taką świadomość, że chcę podjąć ten kontakt seksualny z inną osobą czy innymi osobami. Nie jestem do tego zmuszany, zmuszana. Generalnie nie odbywa się właśnie to ani z udziałem presji, ani z udziałem przymusu, tylko swobodnie, naturalnie, z uwzględnieniem na przykład moich obaw, też moich lęków, czyli mam zaufanie, że osoba czy osoby, z którymi ten kontakt będzie się odbywał, faktycznie będą wiedziały i usłyszą mnie w momencie, kiedy wyrażę swój sprzeciw, kiedy powiem, że w tym momencie chcę na przykład zakończyć to, co teraz się dzieje, lub marzę o tym, żeby cokolwiek zmienić. Im więcej wiedzy na temat tego, co ewentualnie może się wydarzyć, jakie mogą być konsekwencje, chociażby antykoncepcja, sposób zabezpieczania się. Wszystkie te wiadomości, wszystkie te elementy i informacje warto by było dowiedzieć się ich przed. Im więcej wiemy, tym większa pewność, że rzeczywiście chcemy podejmować kontakt seksualny.